Tak. Witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni dostali plan posiedzenia wcześniej. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś wnioski do planu posiedzenia komisji? Nie widzę, w związku z czym przegłosujemy ten plan, porządek posiedzenia, który Państwo otrzymali. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Jednogłośnie, w związku z czym mamy następujący porządek. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi przyjęcie porządku, punkt trzeci, do którego za chwilę będziemy przechodzić, jest to wysłuchanie stron skargi. Dzisiaj tematem skargi będzie skarga na burmistrza miasta Malborka złożona przez TV Malbork. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do wysłuchania stron skargi, prosiłbym o wpisanie do protokołu, że wszyscy radni, którzy także nie są członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zostali poinformowani o posiedzeniu tego dzisiejszego spotkania. Żaden z radnych, który członkiem komisji nie jest, nie pojawił się na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Proszę to tylko zaprotokołować. I przechodzimy w tym momencie do punktu trzeciego. Wysłuchanie stron skargi. W pierwszej kolejności będzie to osoba reprezentująca TV Malbork. Następnie będzie to osoba reprezentowana przez burmistrza miasta, reprezentująca burmistrza miasta Malbork. Oddaję w tym momencie głos panom z TV Malbork. W związku z tym, że będą nas oglądać widzowie, proszę w skrócie o przybliżenie tematyki skargi i rozwinięcie tematu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że tracimy czas. Tracimy czas, który jest tak cenny w tym momencie, że głowa boli. W Malborku, Panie Burmistrzu, jest tyle problemów, a zajmujemy się sprawą oczywistą. Sesja Rady Miasta Malborka jest materiałem publicznym i koniec i kropka. I w tym momencie przekażę głos dla pana Roberta, a on panu wytłumaczy, na czym polega problem. Panie Przewodniczący, Szanowni Widzowie, skarga dotyczyła tak pokrótce udostępnienia przez naszą redakcję materiału z 6 sesji Rady Miasta Malborka i problem pojawił się w momencie, kiedy Urząd Miasta Malborka zgłosił do serwisu YouTube roszczenie związane z rzekomymi naruszeniem praw autorskich przez naszą redakcję, co skutkowało zablokowaniem tego materiału na naszej stronie internetowej. Pragnę podkreślić, że urząd nie podjął z naszą redakcją przed zgłoszeniem owego roszczenia żadnych rozmów na ten temat. Nie zostało do nas zadane jakiekolwiek pytanie, dlaczego w taki, a nie inny sposób na naszej stronie materiał został udostępniony, dlaczego jeżeli zdaniem urzędu popełniliśmy jakieś wykroczenia, czy nie spełniliśmy norm regulaminowych jakiejś strony bądź jakichś zasad, czy w związku z tym byśmy mogli naprawić swój błąd, który rzekomo urząd po naszej stronie zauważył, aby po prostu to wszystko naprawić. Od razu zostało zgłoszone naruszenie o prawa autorskie. Przypomnę, YouTube jest to platforma, która działa na całym świecie i która bardzo, ale to bardzo mocno dba o to, aby ludzie na całym świecie szanowali prawa autorskie. Na naszym kanale YouTube jest ponad 10, albo już 11, 12 nawet już milionów wyświetleń. Jest to pierwsze zgłoszenie, są tam tysiące filmów różnego rodzaju. Jest to pierwsze zgłoszenie, które dotyczy praw autorskich. Jeszcze w dodatku dotyczy informacji publicznej, która prawami autorskimi objęta nie jest. I to Państwo sami przyznali, że zgłoszenie dotyczyło czegoś innego, ale że było najbliżej do praw autorskich, to zgłosiliśmy prawa autorskie. Nasza redakcja przed złożeniem skargi do szanownej komisji
zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego takowe zgłoszenie do serwisu YouTube zostało poczynione. Zostaliśmy poinformowani w odpowiedzi z dnia 19 marca, że urząd zarzucił nam zmodyfikowanie tego materiału przez dodanie nakładki z reklamami i w związku z tym miało to w sposób znaczący zmienić przeznaczenie i pierwotną formę tego nagrania, z czym my się zupełnie nie zgadzamy. Pragnę zwrócić Państwu uwagę na pewien fakt, że oglądając telewizję, programy, wiadomości, fakty, wydarzenia, tam z kamer sejmowych są pokazywane urywki nagrań z posiedzeń Sejmu. Występują panowie, panie posłowie, są używane te nagrania. Żaden z tych materiałów nie jest podpisany, gdyż jest to, jak już mówiłem wcześniej, informacja publiczna dla każdego z nas. Każdy z nas może to używać, może to pociąć. Nikt w wiadomościach nie wrzuca całego materiału z posiedzenia Sejmu, tylko bierze konkretny wyrywek. Przed wiadomościami są puszczane reklamy, po wiadomościach są puszczane reklamy. Serwis internetowy działa tak, a nie inaczej, że reklamy lecą przed samym materiałem wideo, który się chce obejrzeć. My nie mamy pasma 24 godziny, więc no, widz to ogląda. Redakcja jest firmą prywatną, która też w taki sposób się utrzymuje. Ale my przez to, że chcieliśmy ten materiał upublicznić, chcieliśmy dać też prawo naszym widzom do realizacji ich konstytucyjnego prawa do jawności życia publicznego i dostępności do materiałów, jakim bez wątpienia jest sesja Rady Miasta. Stąd w punkcie drugim naszej skargi domagaliśmy się zaniechania też składania wniosków o takowe nagrania, gdyż w piśmie z 19 marca tutaj na sesji nie wiadomo było, co nam chodzi, dlaczego my wnioskujemy o takie coś. Pani sekretarz Ewa Dąbrowska tutaj siedząca napisała do naszej redakcji, że redakcja TV Malbork nie zwracała się do Urzędu Miasta Malborka z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji, które pozyskała ze źródeł należących do Urzędu Miasta. Skoro była to informacja publiczna, z takim wnioskiem powinno być to na BIP-ie. Nie mieliśmy w naszej ocenie i nie tylko obowiązku się zwracać, dlatego ten punkt drugi tutaj się pojawił. Idąc dalej, w dniu sporządzenia skargi, to jest 29 marca, urząd nie realizował ustawowego zapisu, który nakłada obowiązek publikowania nagrań sesji na stronie BIP i stronie Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dlatego nasza redakcja, po tym, że zobaczyła, że po raz kolejny sesja nie jest upubliczniona, pobrała ten film z serwisu YouTube i umieściła na swojej stronie internetowej. Wszystko po to, żeby ta jawność była. Mówi się też o tej formie zwyczajowo przyjętej. Chciałbym tylko przypomnieć, że nasza redakcja od wielu lat realizowała pełne nagrania sesji. Realizowała je w pełni. Wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy Malborka mogli je oglądać za naszym pośrednictwem. Jeżeli ustawodawca nałożył obowiązek realizacji transmisji z sesji, no nie widzieliśmy już potrzeby realizacji pełnych nagrań i wrzucania ich na naszą stronę, skoro materiał urzędowy, który jest informacją publiczną, jest już zrealizowany. No to pobraliśmy tą informację i udostępniliśmy naszym widzom. No, w ocenie urzędu było to bezprawne. Czwartym elementem naszej skargi była prośba o też wyraźne rozróżnienie, czy jest to udostępnienie, przetwarzanie. No tutaj się widzę też nie zgadzamy, mamy różną ocenę w tym aspekcie. Też widzę, że radcy prawni też różnie patrzą na tą kwestię, więc pewnie już o tym będzie musiał zdecydować sąd administracyjny. Pragnę podkreślić, iż transmisje obrad sesji są prowadzone obecnie przez wszystkie samorządy. My realizowaliśmy, podobnie jak w Malborku, ponad 10 samorządach nagrania sesji, zanim one były obowiązkowe, zanim ustawodawca te obowiązki złożył. Tylko 3 samorządy dalej korzystają z tych usług, reszta, tak samo jak Urząd Miasta Malborka, realizuje te nagrania we własnym zakresie, zakupił własny sprzęt do głosowania, do realizacji tych nagrań. W lepszej lub gorszej jakości jest to realizowane, ustawodawca nie narzuca też tych jakościowych form, ale jest to realizowane, więc my tylko w tych 3 samorządach teraz realizujemy te nagrania. Działamy na terenie powiatu malborskiego, sztumskiego i nowodworskiego, tylko przypomnę. Ale jedynie w Malborku mamy ten problem, że chcemy puścić sesję na żywo i nie możemy tego oglądać na naszej stronie, gdyż urząd wymaga, aby oglądać ją na stronie YouTube Urzędu Miasta.
Bo jak dowiedzieliśmy się na sesji Rady Miasta Malborka z dnia 17 czerwca, tutaj pan Grzegorz Koniszewski, inspektor ochrony danych, poinformował nas, że w trakcie sesji na żywo za udostępnienie danych wrażliwych odpowiada osoba, która te dane upubliczni, a także urząd, no bo dalej to wszystko transmituje. No trudno zgodzić się z tą logiką, bo jeżeli coś idzie na żywo, to trudno mi przewidzieć, czy ktoś tą daną udostępni, czy nie. Urząd odpowiada za daną wtedy, kiedy na przykład już później na BIP-ie wrzuca daną stronę, dane posiedzenie i wtedy nie zakryje tych danych, które na przykład radny ujawnił w trakcie sesji. To tyczy się każdego z nas. Jeżeli ja bym to wrzucił do siebie jako redakcja, jako Robert Bychowski, obywatel, mieszkaniec Malborka, tak samo bym za to odpowiadał, bo muszę zakryć daną, która została ujawniona w trakcie sesji na żywo. Ale jeżeli to leci na żywo i to mówią ludzie, którzy zajmują się szkoleniami w zakresie RODO, a RODO stało się takim wytrychem na wszystko. Jeżeli obowiązuje nas RODO, nie możemy tego powiedzieć. RODO powstało po to, żeby obywatele w całej Unii Europejskiej mieli pełen dostęp do informacji publicznej i miało chronić dane wrażliwe ludzi, którzy są w tych informacjach publicznych podawani, żeby chronić imię i nazwisko, adres, numery telefonów, żeby tego tam nie było. I tylko po to to powstało, a nie po to, żeby blokować dostęp do informacji publicznej. W informacji, jaką otrzymałem w odpowiedzi, którą podała pani sekretarz, dowiadujemy się, że złamaliśmy regulamin BIP-u w 3 punktach. To samo, państwo widzę mają tą opinię, powiela państwa radca prawny. I na tym opieraliście główny zarzut, że my złamaliśmy regulamin BIP-u i dlatego zostało poczynione to zgłoszenie. Ja mam do państwa jedno pytanie. Jak można złamać regulamin BIP-u, skoro na BIP-ie tego nie było? Jeżeli ja kupuję coś na OLX-ie, to mnie nie obowiązuje regulamin strony Allegro, tylko strona OLX-a. Jeżeli nie ma czegoś na BIP-ie i ja to pobieram z YouTube'a, to w jaki sposób mnie obejmuje regulamin BIP-owski? Nie potrafię tego zrozumieć. Radca prawny urzędu, który działa na zlecenie Urzędu Miasta, wytyka nam niespełnienie regulaminu BIP-u. To państwo niestety nie realizowali ustawowego obowiązku. Pierwsza sesja tej kadencji odbyła się bodajże 19 listopada 2018 roku. Nasza skarga jest datowana na 29 marca. Problem powstał jeszcze wcześniej. Pierwsza sesja została opublikowana 4 kwietnia. Dopiero po naszej skardze państwo zaczęli opublikować te sesje na BIP-ie, a już nie mówię o sesjach, które powinny być też udostępnione na stronie miasta, Urzędu Miasta Malborka. Nie wiem, czy dotychczas ten obowiązek jest realizowany. No nie. Więc, drodzy państwo, spieramy się o coś, co według nas i według kolegów także z innych redakcji, z którymi się konsultowaliśmy, z osobami, które zajmują się ochroną danych, które obejmuje RODO, no nie jest wstyd, że jako osoba, która od 7-8 lat stara się pokazywać to miasto, słyszę, że pan to robi dlatego, bo my nie podpisaliśmy z panem umowy na kolejny rok. Macie państwo do tego święte prawo. Jeżeli się państwu nie podoba to, co my robimy, nie ma żadnego problemu. Teraz płacą za to szkoły, płacą za to, za każde nagranie muszą płacić osobno, ale to nie ma znaczenia. My sobie przecież z tym damy radę. Państwo nie mają obowiązku z nami współpracować. Żadnego obowiązku. Tylko nie mówmy, że my to robimy po złości. Bo z ponad 10 samorządów my mamy problem tylko tutaj. Nie wiem dlaczego. 8 lat mojej ciężkiej pracy, moich kolegów, jest teraz tak traktowane, że no po co nam to? Drodzy państwo, nie powinniśmy tu w ogóle siedzieć. My to powinniśmy wcześniej załatwić między sobą. Powiedzieć, słuchajcie, jest taki i taki problem, może dodajcie tam źródło czy coś, bo moim zdaniem jest coś źle zrobione, co zdaniem prawników też w ogóle nie ma miejsca, no bo nie ma tych praw autorskich. Powinniśmy to załatwić dużo wcześniej, nie angażować państwa czasu, nie zawracać państwu głowy. Problem jeszcze pozostał jeden. Nasze żądanie główne i podstawowe jest to, aby sesje zostały uwolnione i były bez ograniczeń, mogły być oglądane na każdej stronie. Bo jak kto już leci na żywo, to już nie ma znaczenia, czy dany radny to powiedział, ujawnił dane osobowe, czy nie. To już poszło. I czy to jest na 15 stronach, czy tylko na sesję Malbork, to już nie ma żadnego znaczenia.
Dlatego dajmy ludziom dostęp pełen do tych informacji, które my realizowaliśmy już od wielu lat. I tylko tego chcemy, nic więcej. Przecież to jest tak oczywiste. Ale nie wiem, czy tylko dla nas niestety. Więc prosimy szanowną komisję, aby Państwo wzięli to pod uwagę, że my tutaj nie działamy w aspekcie jakichś umów i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Robiliśmy coś przez tyle lat, my możemy cały czas stać z tą kamerą, nagrywać to w całości, powielać te materiały. Tylko po co? Mam nadzieję, że wszystko to, co powiedziałem, brzmiało, nakreśla ten problem. No i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Nie idźmy dalej. Zróbmy krok do tyłu. Wycofajmy to roszczenie, które sami Państwo przyznali. No, nie naruszyliśmy żadnych praw. Nasi widzowie od paru miesięcy czytają, że naruszyliśmy prawa autorskie. To też godzi w nasz wizerunek. Jeżeli to nie zostanie cofnięte, no będziemy musieli dalej kontynuować nasz spór, ale po co? Nie ma moim zdaniem wartości takiej o to, co się teraz kłócimy, żeby iść dalej i dalej ten spór rozmuchiwać. Dziękuję serdecznie. Dobrze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do przedstawicieli TVN-u? Jeżeli nie, to oddam głos z drugiej stronie. Nie widzę. W związku z czym proszę bardzo, głos ma druga strona reprezentująca burmistrza miasta Pawłowa. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Ja bardziej koncyliacyjny, tak jak Państwo, chcę powiedzieć tak. Z jednym się zgadzam, że tracimy czas. Zupełnie bez potrzeby. Tutaj nie ma potrzeby obserwować nawet mieszkańców, bo sprawa nie jest taka, że ktoś, bo może chyba, że jest. Czy zdarzył się przypadek, że ktoś zabronił telewizji Marburg transmisji czegokolwiek w mieście? Tak, Państwo, sesję. Zabroniliśmy? Tak, zablokowaliście tą sesję. Pierwszy słyszę. Kiedy konkretnie zabronił ktoś, bo ja jestem sesją. Macie Państwo prawo, bo jestem prowadzić z naszej strony informacje, zapraszamy na wszystkie wydarzenia, a także na sesję możecie przyjść, co zresztą czynicie na komisji. Jesteście nikt wam nie zabrania. Transmitować jak chcecie, tak? Czy ktoś zabrania? Ale o czym Pan teraz mówi, bo my to nie szukamy. Zabronił ktoś Państwu przyjścia z kamerą na wydarzenia miejskie, sesje. Panie Burmistrzu, ale w ogóle o tym teraz nie rozmawiamy. Rozmawiamy o emisji sesji na żywo. Czy mogę zadać pytanie, Panie Przewodniczący? Pytam. Może Pan zadać pytanie, ale żeby to pytanie było związane ze skargą. To, o czym Pan mówi, nie jest tematem skargi. Nie zgadzam się z Panem Przewodniczącym. Proszę zajrzeć do regulaminu, jak toczy się. Zresztą ma Pan tam, proszę zobaczyć opinię Rady Prawnej, kiedy przebieg sesji tego typu koncy. Mam gdzieś odpowiedzi, i pytam się Państwa, czy ktoś, bo to jest bardzo ważne, Państwo tutaj sugerują, że ktoś zabrania dokonywania transmisji z wydarzeń miejskich, czy sesja, czy wydarzeń. Dobrze, jeżeli było pytanie, proszę bardzo o odpowiedzi. Powiem najbardziej jasno, jak tylko potrafię. Nie chodzi o to, że ktoś nam zabrania, bo w życiu urząd nam nie zabronił wejścia na ludzi. Chodzi o to, tak, świetnie, bo niech to każdy słyszy. Bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo Pan mówi zupełnie o czymś innym. Mówimy o informacji publicznej, która jest blokowana przez Państwa. My chcemy udostępniać nagranie z sesji, które realizuje Urząd Miasta. Zrozumiał Pan to? Nie, że Pan na zabranie... Znakomicie zrozumiałem, że to czym... No Pan to nie zrozumiał, prawda? To jest właśnie problem. Sesja jest materiałem ogólnodostępnym. Proszę Państwa, bo zaczyna się troszeczkę nerwowo robić. Dajmy tutaj... Jeżeli mogą być części to bardzo proszę, to sobie Pan pytanie. Zadał Pan również pytanie i oczekiwał Pan odpowiedzi. W związku z tym proszę nie mieć pretensji, że odpowiedź była taka, a nie inna. Proszę bardzo kontynuować. Dziękuję bardzo, natomiast nie życzę sobie tych takich rzeczy, że rozumiał Pan, to nie zrozumiał. Doskonale rozumiem, tak jak my wszyscy, więc rozumiem, że nie zabraniamy teraz. Drogi Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to już Państwo powołujecie się na opinię Rady Prawnego, zresztą zgłosił to Pan, o ile wiem, z mediami różnego typu, pozwolę sobie na odczytanie tej opinii, żebyśmy mieli świadomość wszyscy, o czym porozmawiamy. Proszę bardzo. Opinia prawna sporządzana w sprawie skargi na burmistrza miasta Malborka. Sporządził Radca Prawny Pan Marek Kuszewski ze wszystkimi uprawnieniami. Redakcja telewizji Malborka. Pismem z dnia 29 marca 2015 roku złożyła skargę na burmistrza miasta Malborka w związku z jego interwencją w tej redakcji dotyczącej publikacji relacji z obrad Rady Miasta Malborka na kanale YouTube
edytowanym przez TIFIMA, Regionalną Telewizję Internetową oraz stronie internetowej tej telewizji z żądaniem skargi BIP-u, a zamieszczenie na stronie internetowej BIP gminy miasta Malbork i stronie Urzędu Miasta Malborka zapisu audiowizualnej rejestracji obrad Rady Miasta Malborka. B. Wycofanie zgłoszonego serwisowi internetu nadużycia TIFIMA. C. Zaniechanie żądania składania wniosków o wykorzystanie i udostępnienie informacji publicznej. To co też tutaj Pan zaproponował. D. Rozróżnienia przez urzędników udostępnienia informacji publicznych do ponownego jej wykorzystania. Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem skargi, Pan Przewodniczący, może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. W treści skargi nie wyartykułowano w sposób dostatecznie jasny, jaki jest przedmiot skargi. Pismo to bowiem jest w znaczącej części tłumaczeniem postępowania skarżącej w związku z wykorzystaniem przez nią materiałów publikowanych przez inne. Zgodnie z brzmieniem artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym. Na kanale edytowanym przez skarżące na podstawie YouTube oraz na stronie internetowej. W końcowym fragmencie skargi wyartykułowano wyżej wymienione żądania pod adresem burmistrza miasta Malborka. Zgodnie z brzmieniem artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym gmina jest obowiązana do transmitowania, o czym Pan mówił, i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy. Nadto gmina ma obowiązek udostępnienia nazw gran w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, dalej ustawa, regulują kwestie dotyczące wykorzystania przez osoby trzecie informacji sektora publicznego, przez co należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalania, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej. Zgodnie z artykułem 5 ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Ponowne wykorzystanie informacji to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej zwane w treści ustawy użytkownikami informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja ta została wykorzystana, wytworzona. Ponownym wykorzystaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnienie, przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. W sytuacji opisanej w sprawie z całą stanowczością nie występuje przesłanka negatywna wymieniona wyżej, albowiem TIFI Malbork nie jest innym podmiotem wykonującym zadania publiczne, jest komercyjną stacją badawczą wykorzystującą sieć internetową jako nośnik informacji. Zgodnie z motywem artykułu 8 dyrektywy 2003/98/2E wypełniając zadania publiczne organy sektora publicznego zbierają, produkują, reprodukują i rozpowszechniają dokumenty. Użycie tych dokumentów do innych celów jest ich ponownym wykorzystaniem. TIFI Malbork nie jest publicznym nadawcą realizującym zadania publiczne określone jako misja publiczna, a zdefiniowane w artykule 21 ustawy o radiofonii i telewizji, by można było sklasyfikować ją jako podmiot wypełniający zadania publiczne. Nie posiada też, o ile mi wiadomo, umowy zawartej z gminą Malbork, mocą której realizowałaby na jej zlecenie transmisję obrad Rady Miasta poprzez własny kanał informacyjny na YouTube, co stanowiłoby realizację obowiązków gminy wymienionego w artykule 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
Wykorzystanie obrazu i dźwięku zarejestrowanego przez organ samorządu z wykorzystaniem technicznych możliwości pobierania tego materiału z kanału informacyjnego gminy na zasadzie retransmisji na prywatnym kanale nadawczym uznać należy za ponowne wykorzystanie w rozumieniu ustawy, zważywszy na to, że publikowany przez TV Marburg był dodatkowo opatrzony reklamami, co zaburzało funkcję informacji publicznej. Z informacji tam postawiłem kazawczy, reklam w międzyczasie tam było 9 chyba publikowanych. 9, tak? 9. Można więc stwierdzić, że dla części osób oglądających realizację z obrad rady i zmuszonych do oglądania reklam, nadawcy był to materiał komercyjny, niezwiązany z zadaniem publicznym, tworzony przez podmiot nie wymagający zadania publicznego. Uzupełnienie relacji reklamami jest oczywistą ingerencją w materiał, wskutek czego utracił on walor informacji pierwotnej i nieprzetworzonej. W tym stanie rzeczy, zgodnie z warunkami ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych, udostępnianych PIP urzędem reklamatorka, zamieszczonymi na stronie PIP, i tutaj jest adres tego PIP-u, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego od dnia 5 sierpnia 2016 roku dla ponownego wykorzystania informacji konieczne jest a. poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskiwania informacji publicznej, tak jak robi to między innymi telewizja publiczna, która publikuje skąd bierze materiał, dzięki rzeczywistości komuś tam na TV Malu, tak, to jest wyważne materiał. B. Udostępnienie innym użytkownikom informacji pierwotnej pozyskanej ponownie. C. Informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanych. Stanowisko gminy Malbork wyrażone w piśmie z dnia 19.03.19 roku, które komisje mają w swoich zasobach, jest więc prawidłowe. Żądanie udostępnienia informacji do ponownego wykorzystania na wniosek odnosi się do takiej informacji sektora publicznego, która nie została udostępniona na stronie BIP. Została udostępniona w sposób inny niż BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat. Będzie wykorzystana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady dostępu do informacji będącej informacjami sektora publicznego. Stan faktyczny tej sprawy nie dotyczy więc trybu wnioskowanego udostępnienia informacji publicznej, odnosi się bowiem do takiej informacji publikowanej na stronie BIP. Wskazać należy, że interwencja u dostawcy usług bankowych w zakresie wybierania uchybienia przez dostawcę obowiązku wynikającym z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Urzędu Miasta Marborka była zasadna co do paki walnej. TV Marbork naruszyła tę zasadę. Nie są mi znane podstawy, zasady i tryb zgłaszania naruszenia w serwisie YouTube, jednak o ile naruszenia wyżej wymienionych warunków dają podstawę do zgłoszenia nadużycia zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami serwisu, to było to działanie zgodne z zasadami funkcjonowania serwisu YouTube. Nie podlega to jednak ocenie jako uchybienie powszechnie obowiązującemu prawu, ale raczej prawu umownemu wynikającemu z regulacji dostawcy serwisu w ramach procedur wewnętrznych dostawcy. Nie może więc być przedmiotem skargi w rozumieniu artykułu 227 KPA. Podsumowując, wykazać należy, że jedynie w zakresie braku realizacji obowiązku umieszczania na stronie internetowej gminy w biuletynie informacji publicznej na ręce rady skarga jest zasadna. Zostało to bowiem wprost przyznane przez pracownika gminy, który wyjaśnił, że stan ten wynikał z tego, że brakowało miejsca na serwerze dostawcy usług hostingowych koniecznych do zamieszczenia relacji sesji. Istniała konieczność pozyskania w tej firmie większej przestrzeni publikacyjnej. Żądania TV Marburg określone jako skarga w pozostałym zakresie, wynikającym z treści pisma z dnia 29.03.19 roku, nie są więc zasadne wyżej wymienionym stanie faktycznym. Na tę opinię zakończyłem, podpisał radca prawny Marek Kuszewski. I powiem tak, my nie chcemy toczyć jako urząd żadnych, bo nie mamy w tym interesu z TV Marburg. Chcemy wam udostępniać te materiały, jakie sobie nawet życzycie, dlaczego nie do tej pory tak było. I nie widzę powodów, dlaczego państwo się tak
ekscytujecie tym, że na stronie BIP nie została umieszczona informacja w oczekiwanym przez Was czasie, bo jakbyście weszli jeszcze w te przepisy, to zważcie, że nie ma tam obowiązku natychmiastowych umieszczenia. Więc co do zasady, dziękując za tą informację z Waszej strony, drogi, sesja nie została umieszczona. O ile wiem, te błędy są naprawione, tak? Jest ta informacja w pierwszym możliwym czasie i nie ma tu przedmiotu sporu. Ja myślę, że nie mam potrzeby do rozmawiania podniesionym głosem, bo co do tego roszczenia, które tutaj Państwo oczekiwania, które Państwo macie, czy możemy wycofać tę skargę, rozumiem, to zawiadomienie do YouTube, tego nie wiem, nie potrafię się odnieść, może tutaj kolega Grzegorz, czy jest taka możliwość, czy jest taka... Jest, oczywiście jest taka możliwość, istnieje. Wystarczy albo zdjąć ten materiał z tego artykułu, który tam był. Nie znajdziemy. Bądź popatrzeć do tym, co tam radca prawny napisał, co powinno być opatrzone, czyli podanie źródła, informacje, materiał został przetworzony, wskazane plany. To jest słowo klucz, udostępnianie. Od udostępniania jest urząd, a nie jakakolwiek telewizja, jakiekolwiek media. Nie znajdzie się w żadnej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy o mediach, słowo, że telewizja czy inne media są od udostępniania. Tylko urzędy udostępniają informacje. Dla nas to nie było udostępnienie, to jest komercyjny materiał, materiał publiczny dołożony do komercyjnego prywatnego artykułu na stronie. To wszystko. Albo zdjęcie, albo opatrzenie informacją taka, jaka jest wymagana i my wycofujemy skargę do YouTube. Czy mam jeszcze coś do zrobienia? To będzie dobrze, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, brniemy w jakiś ślepy zaułek. Zresztą od tego, co na początku powiedział redaktor Robert Brychowski, sesja nie jest objęta prawami autorskimi. Państwo chyba tego nie rozumiecie. To po pierwsze, a po drugie, to co Pan teraz powiedział, był czas na to, że urząd mógł na przykład napisać do nas, tak, że słuchajcie, no jeżeli trzeba, to trzeba patrzeć to źródło. Nie, wpierw zostało to pierwsze stworzenie zrobione, spokojnie, dosłownie. Wszystko jest gotowo zrobione. Po drugie, panie burmistrzu, czy widział Pan nagrania sesji na Bibie? To 29 marca. Nie, no to jest no dobrze, okej, no to tutaj... Nikt nie mówi, że był. Tutaj Wam wskazaliśmy to kilku słów, jest wskazane, tak? Że nie był. Ale a czy widziała Pani teraz te nagrania? Widziałam, słaba jest to na mnie. Jest słaba, tam nic nie widać. Tam nic nie widać, tak. Ani też nazwisk, ani też twarzy. Dlatego my będziemy wnioskować dalej o to, co wnioskujemy, że materiał na żywo będzie puszczany w naszej telewizji, ponieważ telewizja Malbork jest zgłoszona do rejestru, Panie Przewodniczący, na Dawcy w Gdańsku. Jesteśmy. Po drugie, każdy Jan Kowalski z Malborka może w tym momencie przyjść i zażądać od Państwa płyty z tym nagraniem sesji i może z tą płytą, z tym nagraniem zrobić, co tylko chce. Ale dalej. To nie przerywa Pan w tym momencie. I teraz dalej. To, że na moim serwisie są reklamy, to powinien Pan się tylko cieszyć, bo macie z tego podatki. Powinien się Pan tylko z tego cieszyć. Bo miasto ma z tego podatki. Telewizja Malbork jest zarejestrowana w Malborku i tutaj płacimy lokalne podatki. No ale to też jest niezrozumiałe dla Państwa. Po drugie, ilość oglądających osób na żywo sesję na Państwa kanale, to jest tam raptem kilkanaście osób, u nas było kilkaset. Więc dalej podtrzymujemy, że ograniczacie Państwo dostęp do informacji publicznej. Z mojej strony to wszystko. Ja mam tylko jedno pytanie. Jest relacja, Panie Grzegorzu, z sesji na żywo.
dlaczego ona jest blokowana w taki sposób, że nie mogę tego obejrzeć na swojej stronie. Można się zapoznać z protokołem z poprzedniego wyprzedzenia. Tam złożyłem potrzebne... No nie teraz mam przesunię. Ale nie, ja panu tłumaczę. Jeżeli chodzi o przepisy RODO, o których pan mówi, urząd nie odpowiada w momencie transmisji live za to, że ktoś udostępnił dane wrażliwe. Tak. Dopiero no państwo odpowiadacie za to wtedy, jeżeli na BIP-ie wrzucicie to, albo każdy z nas i tych danych nie zamarzy. To w jaki sposób pan może nam to tłumaczyć, że ochrona RODO jest taka, że tutaj urząd za co to odpowiada? Streaming ma być wolny. Gdzie tak jest napisane? A gdzie nie jest? A gdzie jest napisane? Informacja publiczna ma być dostępna dla wszystkich obywateli. Jest. Nie jest. Jest. Nie może. Nawet na stronie BIP-u, drodzy państwo, jeżeli wejdziecie w regulamin i sprawdzicie sobie regulaminy BIP-u, jest napisane, że informacja musi być w taki sposób podana, że nie może być blokowana. To nie dostęp. Ona musi być czytelna. Nie jest. I nie musi jest. Być. Nie musi być. Jest i musi być. I musi być w takiej formie, żeby każdy z nas mógł dowolną informację pobrać. Jeżeli państwo, radni, otrzymują materiały, które są na BIP-ie, czy państwo te materiały mogą pobrać? Porządek obrad, zapytania radnych, odpowiedzi pana burmistrza. Można je pobrać, czy nie można je pobrać? A jeżeli jest to sesja i jest to informacja publiczna i idzie ten streaming na żywo, to ja chcę to pobrać i wrzucić na swoją stronę. I nie ma to znaczenia, czy my jesteśmy firmą prywatną, czy jakimkolwiek innym przekaźnikiem. Gdzie jest napisane? Dobrze. Streaming ma być na żywo. Panie przewodniczący, my przedstawiliśmy swoje stanowisko. Widzimy, że niestety ja nie wiem o co państwu chodzi. W tym momencie ten streaming ma być wolny. I ustawodawca po to stworzył, żeby każdy z nas miał do tego pełen dostęp. Jeżeli państwo uważają, że konkretny przepis prawny. W sądzie pani to. Dobrze. Dobrze? W sądzie administracyjnym się będziemy spotykać i bojować. Jeżeli państwo nie chcą się cofnąć o krok i dalej nam zarzucacie, że to my zrobiliśmy coś złego, nie ma żadnego problemu, no niestety. No dobrze. Mam nadzieję jeszcze, apeluję i przepraszam za emocje z tą komisję, ale mimo wszystko liczę jeszcze na rozsądek z prawą. Emocje, także faktycznie trzeba troszeczkę ostudzić te emocje. W związku z tym ja teraz zapytam radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do jednej bądź do drugiej strony? Proszę bardzo, panie radny. Może to nie jest forma pytania, ale tak, wypowiada się radca prawny. Czy w imieniu waszej telewizji macie również przedstawiciela w postaci radcy prawnego? Tak. Bo ja uważam, że jako radna ja mogę mieć swoje odczucia, ale nie chcę złamać prawa. Opinia, która została państwu przedstawiona, jest stworzona przez radcę prawnego i przewodniczący otrzymał to, rozumiem, że wszyscy dostali, tak? No, tylko niestety pan radca prawny z racji też, o czym się niestety dowiedzieliśmy przed samym jakby też upublikowaniem tego, no z racji też różnego rodzaju koneksji, które w mieście zachodzą, z racji też wypełnienia jego funkcji, no nie chciał oficjalnie pod tą niestety opinią się podpisać. Było już za późno, żebyśmy stworzyli dla państwa opinię osoby spoza Malborka. Nie dotyczy samej istoty skargi. Państwo, mają możliwość wypowiedzenia się oczywiście. Za pomocą takiej formy, jak się państwo wypowiedzieli. Państwo podpisali to swoim nazwiskiem. Jest to z jednej strony opinia prawna pana Kuszewskiego, który pracuje. Nie wiem, jaką formę ma, ale jest zatrudniony przez urząd. Państwo podpisali swoimi nazwiskami, nie będzie to mniej ważne. Jest to druga opinia prawna, która odnosi się do pierwszej. Więc to kwestia, czy się podpisał, czy się nie podpisał, nie ma tutaj kwestii. Przepraszam, my tej opinii nie dostaliśmy. A to już chyba jest kwestia działania urzędu. W biurze podawczym zostały złożone, to nie było złożone do mnie. To było złożone w biurze podawczym z tego, co... Poniedziałek po godzinie 10. To było adresowane do komisji, tak? I do przewodniczącego Rady Miasta. A, no to nie było. Zaskoczony jestem. Zaskoczony pan.
Jeżeli było adresowane do przewodniczącego rady, przeczytam kwintesencję do komisji. Dobrze, ale możemy, jeżeli pan pozwoli, tylko króciutko, bardzo króciutko. Kwintesencję ostatnio. Ja się tak zastanawiam, jak to do państwa mogło nie trafić, jeżeli wszelkie dokumenty w systemie, które tutaj wchodzą, adres konkretny, czyli przewodniczący rady. Przewodniczący rady, przewodniczący komisji powinien przekazać takie rzeczy pozytywne. Przewodniczący nasze pismo, nie nasze, my się to wytrącamy. Teraz nie było, adresował pan do burmistrza? Nie, no, nie. Materiały do komisji to adresowaliśmy. Skarga także nie była przecież skierowana do burmistrza. Więc no tak, tak. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, nasza opinia jest dosyć długa, nie chciałbym też jakby przedstawiać jej w całości, bo są tam zawiłości prawne. Przeczytam tylko kwintesencję, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli. Pozwolę, ale i tak będzie konieczność zwołania kolejnego posiedzenia, tak żeby można było dać odpowiedni czas z drugiej strony na to, żeby mogła się zapoznać z tym dokumentem. Ale już myślę, że nie będziemy musieli przychodzić ponownie przez... Przychodzicie, będziecie Państwo musieli, ale posiedzenie... Mówię, przez wymianę opinii już nie będziemy musieli w pełni. Możliwe, że będą chcieli nawet pisemnie odnieść się tutaj druga strona burmistrza do tego, co Państwo tutaj napisali, w związku z czym nie przychodząc nie będą Państwo mogli się odnieść do... Bardziej mi chodziło, czy nie będziemy musieli od nowa przejść całej procedury. Nie, no w tym momencie zakończymy na tym akurat. To tylko, jak mogę, dosłownie ostatnie akapity. Redakcja TV Malbork w skardze na działanie burmistrza miasta Malborka z dnia 29 marca 2019 roku podała, jakby jest ta skarga w pełni zasadna. Informacja publiczna, jaką bez wątpienia jest zapis relacji z obrad sesji Rady Miasta Malborka, nie podlega reżimowi ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, albowiem samo zamieszczenie transmisji na prywatnym kanale internetowym nie wypełniło znamion zmiany pierwotnego celu wykorzystania, nawet jeżeli są tam zamieszczone reklamy. Co więcej, takie działanie stanowiło przejaw realizacji uprawnień obywateli określonych w artykule 11b ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym służącym pogłębieniu jawności działania organów gminy, albowiem nagrania z przebiegu 6 sesji Rady Miasta Malborka nie zostało opublikowane wcześniej zgodnie z wymogami artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, co przyznali sami Państwo, przedstawiciele Państwa Urzędu. To jest kwintesencja. Nasza opinia polega na tym, że my się po prostu z Państwa opinią nie zgadzamy. No i widzę, że no niestety jakby nie jesteśmy w stanie się nawzajem nad czym ubolewam przekonać. No bardzo mi przykro, no, ale no, to też nie jest nasz błąd. Skarga nie była kierowana do burmistrza, tylko do Rady Miasta i też do przewodniczącego. Panie burmistrzu, nie zależy panu, żeby sesja była oglądana w szerszej ilości? Albo zależy, nie, bardzo sobie życzę, żebyś państwo tam transmitowali. A no, czemu nie możemy? To dlaczego nie możemy? No bo blokujecie. No właśnie. Ja ucnę tą dyskusję. Proszę bardzo, pani radna się zgłaszała. Proszę bardzo. Dobrze. To nie może być tak, że będziemy tutaj sobie skakać do gardła. I do tej pory, jak jeżeli była transmitowana sesja, tak w tej chwili też uważam, że będzie, tu pan burmistrz też potwierdza to. Nie widzę tutaj w ogóle jakiegoś konfliktu, tylko trzeba jeszcze mieć tą opinię, którą państwo żeście przesłali do przewodniczącego, tak żebyśmy myśmy zapoznali się z tym. Ja mogę dokonać go. A jakie są wskazania prawne? Żeby oni mogli bezpośrednio to transmitować. Jakie prawo zabrania tego, żeby weszli i zrobili ten streaming online od razu bez żadnych ograniczeń? Poza tym RODO, że tak powiem, magicznym, odpowiadam, czy jest jakiś inny przepis mówiący o tym, że jednak nie mogą bezpośrednio tego transmitować? Nie, no to nie. Czyli jak będę magiczne słowo RODO, to jest otwarte na wszystko. Gdzie RODO nie dotyczy transmisji live, tak? I jeszcze powiem dalej. Ten cały materiał transmisji na żywo jest na waszym kanale. Jest na waszym kanale. I to wy sami sobie ten kanał blokujecie. Bo my go wcześniej nie chcieliśmy, bo tylko tak ostatnie dosłownie zdanie. My jakby
tylko praktycznie jak to wygląda w innych gminach. Jest link do materiału, który jest wrzucany przez dany urząd gminy i my go wrzucamy do nas na stronę i każdy ten materiał ogląda za pośrednictwem naszej strony, ale nie jako nasz materiał, tylko Państwa. Jeżeli on kliknie na to, to przekieruje się na Państwa YouTube'a, jeżeli wejdzie w to, ale on to może oglądać na mojej stronie, to nie jest jako mój materiał. Tutaj niestety byliśmy zmuszeni do tego, aby pobrać ten materiał i wrzucić go bezpośrednio na nasze serwery. Wcześniej tylko wrzucaliśmy link, który był aktywnym. To jest robienie podwójnej roboty w tym momencie. No, podwójnej roboty niepotrzebne, ale dobrze, zakończmy, bo już chyba argumenty wszystkie. No tylko nie możemy dojść też do porozumienia z tym cofnięciem tego roszczenia co do naszej redakcji. Nie znamaliśmy. Nie ma tam takiej możliwości niestety, ale zgłoszenie czegoś, bo jest bliższe naszemu jakby nadużyciu, a tak jak pan Grzegorz powiedział na sesji, można było zgłosić treści pedofilskie, no to nie jest to argument, którym powinniśmy się posługiwać w tego typu debacie. Który bez rozmowy ani ze mną, ani z Państwem zablokował. I dopiero wtedy zaczął się cały problem. Dziękuję za przyznanie racji. Najpierw należało być może porozmawiać z Państwem i już tak nie byłoby problemu. Ale mogę skończyć, ja Pana słuchałam. Natomiast tu też przyznajemy i od razu mówiliśmy, że na dzień, kiedy Państwo składali skargę, faktycznie na BIP-ie nie było tych sesji. Pan Grzegorz jako odpowiedzialna osoba za BIP tłumaczył dlaczego. Jakbyśmy się upierali, to możemy powiedzieć, że ustawa nie mówi, kiedy mają być umieszczone. Mówi tylko, że urząd umieszcza, a nie mówi, czy za rok, czy za pół. Nie, no nie. Te pierwsze sesje oczywiście nie były. W tej chwili to jest umieszczane na bieżąco już, ponieważ już wszystko zostało załatwione. Ja jestem live, ja nie rozumiem, co to znaczy live, streaming i tak dalej. Ja się na tym nie znam. Niemniej jednak, no naprawdę, też namawiałabym Państwa do tego, żeby jednak zapisać, że źródło to jest Urząd Miasta Malborka i my nie będziemy mieli dalszych dyskusji, naprawdę. Ale to jest zapisane. Bo w momencie, kiedy ten obraz jest transmitowany na żywo, jest na górze. Pani się posługuje w tym momencie materiałem. Z tej sesji, o której. Teraz mogę ja dokończyć. W momencie, kiedy transmitujemy na naszych stronach transmisję live, w lewym lub prawym górnym rogu jest właśnie, że to jest kanał e-sesji Rady Miasta Malborka. Dopiero w momencie, kiedy my nie mogliśmy tego puścić się na żywo, było zablokowane, musieliśmy to pobrać. My nie chcemy tego pobierać, bo to jest po to. Panie poradnik, to zostało zablokowane. I jaki był tytuł tego? To nie było, że to są obrady szóstej sesji Rady Miasta. To był subiektywnym okiem radnego Adama Kielasza. Czy to był materiał przetworzony? A to tu jesteśmy w domu. To jest materiał przetworzony. To nie jest materiał. Nie, to jest materiał przetworzony. Ten materiał YouTube'a jest dalej taki sam, jak jest. Teraz i dlatego prawdopodobnie to zostało. Ale pani mówi. O tej sesji mówimy. Nie o żadnej innej. Nie. No właśnie, spokojnie. Mówimy o sesji, o tej sesji, która właśnie była wyemitowana u nas, ale była zablokowana. To, co pani pokazuje, to już jest materiał pobrany, ponieważ nie mogliśmy go puścić, bo było przez was zablokowane. Rozumie pani? W momencie, kiedy... Ja pani wytłumaczę, jak to wygląda. Jest sesja. I leci na YouTube. Leci na YouTube. I wszyscy mogą oglądać. Moment. Ogląda to 40 urzędników z urzędu, bo chodzę po urzędzie i widzę, kto ogląda sesję. Tak? I któryś nie chce zejść na salę, bo ogląda sąsiedzi, tak? Wielokrotnie to widziałem. A w momencie, kiedy my puszczamy, to puszczamy Państwa link z koncesją u nas na stronie i wtedy ona jest blokowana. I ludzie pracujący oglądają. Dokładnie, dokładnie. Czyli zamiast są w pracy, są i oglądają. Dokładnie, bo chcą wiedzieć, co się ważnego dzieje w Malborku.
Chyba, że pan nie chce, żeby to ludzie wiedzieli. Proszę państwa, faktycznie zakończymy już tą dyskusję, bo ona odchodzi troszeczkę od meritum. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do jednej bądź do drugiej strony, ale w związku ze skargą i z konkretnymi rzeczami, które w skardze są zarzucone? Czy ktoś z państwa radnych? W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest dyskusja. W związku z tym, że opinia prawna, która odpowiada na opinię radcy prawnego pana Marka Kuszewskiego, wpłynęła dopiero w poniedziałek, to jest dwa dni temu. Urząd nie miał możliwości się zapoznać, ja jako przewodniczący wnioskuję o tym, żeby dzisiaj nie podejmować dyskusji oraz nie podejmować decyzji co do zasadności bądź zasadności sprawy, dopóki urząd się nie zapozna i nie będzie miał możliwości odpowiedzieć bądź ustnie, bądź pisemnie. Niekoniecznie musi być pisemnie, może być ustnie na następnym posiedzeniu komisji. W związku z czym wnioskuję o tym, żeby przejść do kolejnego punktu, ale tutaj muszę mieć państwa zgodę. Czy państwo są za tym, żeby na następnym posiedzeniu komisji podjąć dyskusję na temat tej skargi w momencie, gdy urząd... Materiały dostałaś na skrzynkę. Dostała pani radna na skrzynkę. Dostałam. No, także ma pani radna te materiały. Składam wniosek formalny o tym, żeby przejść do punktu sprawy różne, a podjęcie decyzji, dyskusji na temat tej skargi przenieść na następną komisję, gdy urząd zapozna się i będzie miał możliwość odniesienia się do opinii prawnej. Słucham? Myślę, że się już sprawa wyjaśni. To już jest inna tak kwestia. Kto z państwa radnym jest za przyjęciem tego wniosku? 4. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwko? 1. Dobrze. W związku z tym dzisiaj nie rozstrzygniemy ani nie będziemy prowadzić dyskusji na temat rozstrzygnięcia tej kwestii. Sprawy różne. W takim razie dziękujemy. Jeśli chcą państwo zostać, mogą państwo zostać. Jeżeli chcą państwo opuścić, mogą państwo opuścić posiedzenie. Dalsze sprawy różne dotyczyć już będą innych kwestii. Dziękuję bardzo. Państwo radni, wpłynęły dwie kolejne petycje w sprawie, którą już omawialiśmy. Są to petycje rodziców z dziećmi przemieszczających do żłobków. Te petycje są identyczne z petycją, którą rozstrzygaliśmy, ale